Zdarzyło się Wam zrobić kiedyś coś złego, niedobrego, niewłaściwego? O, tak. Co na przykład? Zdarzyło Wam się nie słuchać mamy lub taty? Tak, tak. A czy na przykład wkurzyliście się czasem tak, że uderzyliście kogoś drugiego? Tak. Albo uszczypnęliście kogoś drugiego? Tak, tak. A wiecie, że takie złe rzeczy Pan Bóg w Biblii nazywa grzechem? Nie. I kiedy my robimy właśnie takie niedobre rzeczy, to Pan Bóg się smuci? Tak, tak. Bo robimy rzeczy wbrew Jego miłości? Tak. A czy chcemy zasmucać Pana Boga? Nie. Co zrobić? Zobaczcie, tutaj przygotowaliście błotko. Daj Lucja robi. Jak zrobimy coś złego, to nasze serduszka są jak te rączki. Zobaczcie. Co się dzieje w naszym serduszku? Są brudne. Od złego się robią? Brudne. Brudne. I oddalają się od Pana Boga przez ten brud. Gabryś, to jest twoje wiaderko, przepraszam. A to moje. Po co podasz mi moje wiaderko? Posmaruję, ale proszę bardzo. Tak wyglądają nasze serduszka, które są zezłoszczone, pobiły brata lub siostrę. Brzydko mówią do rodziców. Właśnie, tak wyglądają. No ale my nie chcemy, bo ta miłość Pana Boga, chcemy być blisko niej, prawda? Wiemy, że On nas kocha. No i wtedy co z rączkami robimy, jak są brudne? Idziemy do spowiedzi. Z rączkami idziemy do spowiedzi brudnymi? Chyba nie. Co robimy z rączkami, jak są brudne? Myjemy. No myjemy, więc wkładamy do czystej wody. I co jeszcze? Tak jak obmyjemy, to nie zawsze brud zejdzie. Co jeszcze by trzeba było dać? Co jeszcze trzeba dać do rączek? Mydło. Trochę mydełka, mydło. Proszę bardzo. Mamusia też sobie umyje. No, jak mamy już mydełkiem, super czyste bakterie wybite, zarazki wybite, zarazki naszego grzechu też, to co jeszcze by trzeba było? O, suszyć te rączki jakoś, nie? To jeszcze mamy białe ręczniczki, zobaczcie, taki bieluszkę, żeby nam się kojarzyło z białym serduszkiem, białą duszą naszą. Czekajcie. O, proszę, jeden biały ręczniczek. Drugi biały ręczniczek. Trzeci biały ręczniczek. I dla mamy czwarty biały ręczniczek. A co robimy z naszym serduszkiem, żeby wrócić do Pana Boga? Czyścimy spowiedzi. Tak, spowiedzi, ale to za chwilkę. Najpierw jak czyścimy? No bo Gabryś i Łucyjka jeszcze nie chodzą do spowiedzi, nie przyjmują Pana Jezusa. Co robimy wieczorem? Się modlimy. Ale na koniec modlitwy co jeszcze robimy? Przepraszamy. Przepraszamy. Za co przepraszamy? Za to. No to co nie wyszło w ciągu dnia, prawda? I on Cię przytula do serduszka, prawda? Daje Ci siły. Łucyjka też przepraszasz już, nie? I to jest nasz taki wieczorny rachunek sumienia, że przepraszamy za to, co nam nie wyszło. Pana Boga, a jak się tych grzechów nazbiera dużo i właśnie jesteśmy w tacy, że przyjmujemy Pana Jezusa Świętej, to idziemy gdzie jeszcze się oczyścić tak, do spowiedzi. Tak, no i tam w spowiedzi kogo spotykamy? Jezusa, który uzdrawia nasze serduszka. Przez kogo? Przez ręce? Przez czyje ręce działa? Przez księdza. Kapłana. Przez kapłana, przez jego ręce. I światło Bożego Miłosierdzia, światło Jezusa, krew z jego ran, odmywa naszą duszę, nasze serduszko i daje nam dużo siły, żeby być lepszym. A teraz pomodlimy się razem. Dziękuję Ci, Jezu, że nas kochasz, że uczyszczasz nasze serduszka. Dziękuję. Dziękuję Ci, Jezu, za dajesz nam wody. Za Twoją miłość dziękuję Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.